Chcecie zobaczyć ciekawe zjawisko? Proszę, zobaczcie. Podzielmy sobie teraz na gozo. Ten przypływa, ten odpływa. I my tutaj za ludźmi idziemy się zapakować do tej wielkiej miski. Gozo to druga co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Maltańskich, położona 2,5 km na północny zachód od wyspy Malty. Maksymalna długość wyspy wynosi ponad 14 km, a maksymalna szerokość wyspy to ponad 7 km. Dzisiaj właśnie zmierzamy na wyspę Gozo. My idziemy na wyższe pokłady. Dziób już otwarty do wyładunku. Zobaczymy moment. O, widzicie, podest teraz będzie opuszczany i zaraz wyjadą samochody z tej wielkiej puszki. A tu cały czas samochody podjeżdżają i wjeżdżają na nasz tron, na którym już jesteśmy. No i ruszyły samochody, motocykle i inne pojazdy z Arki Noego. Dobijamy do wyspy Gozo. Mamy małą marinę. Tu złota młodzież niemiecka. Mamy, dobijamy do portu. Zobaczcie, jak to wygląda. Wysiadających pasażerów. Przeszła. Oratorium Don Bosco po prawej stronie. No tutaj mamy kościół świętego Augusta. A znajdujemy się w miejscowości Victoria na wyspie Gozo. Tak na skróty między samochodami. Każdy zaoszczędzony krok się liczy przy takiej temperaturze. Zobaczymy, ile nam się uda zwiedzić, bo słońce zaczyna palić niemiłosiernie. Tu mamy świętych,
Tak, czterech. A my sobie idziemy policzkami grozo. Czy to wesele jakieś? Tu tak strzelają? O, jaki ładny placek. Patrz, jaka ładna katedra. Ładna lewacy, nie? Ten dzwon im tam trochę nie wyszedł. Musieli podkuć w lewej wieży. Ten w prawej wieży też się ledwo mieści. I zobaczcie, ile tu ludzi. Dobra, chodźmy, bo trochę zboczyliśmy z pracy. No, takie hiszpańskie place mi się to kojarzy. Czekajcie, bo ja jestem pogubiony. Czekaj, czekaj, bo tu jakaś procesja będzie. Może nawet fiesta. Zobaczcie, jakie podejście ostre. Nie wiem, co tam radę. Tu jakieś przygotowanie orkiestry. Nie wiem, czy to jest początek jakiejś fiesty, czy nie. Bo tu jest tylko orkiestra, która czeka. Początek fiesty. Ale to dopiero początek. To idziemy. Przed nami katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która nazywana jest po prostu katedrą w Gozo. Dostojność robi wrażenie. O, patrz, jaka ładna flaga maltańska. Ośmioramienny krzyż. Widać, że tutaj nie żałowano pieniędzy na renowację.
Nasz padełek tu jest święty. Jan Paweł II. Zobaczcie, jakie fajne galerie. Wystrzały to jest na związane właśnie z początkiem siesty. Asystentka jak zwykle gdzieś za nie mogła. Już 10 razy by mogła obejść to, ale oczywiście no trudno się nazywa. Jej strata. Zobaczmy sobie na panoramę Gozo. No to naprawdę najlepsze. Miejsce widokowe na poziomie Cytadeli. Z tego wzgórza bastionu odbywają się salwy honorowe. Jesteśmy na terenie twierdzy, gdzie przez stulecia rozwinęło się miasto nazywane Rabatem, które pełni dziś funkcję stolicy Gozo. Dzisiejsza nazwa stolicy, Wiktoria, została nadana w hołdzie brytyjskiej królowej Wiktorii 10 czerwca 1887 roku. Większość obecnej zabudowy cytadeli, wliczając w to katedrę oraz najważniejsze domy, datowana jest na XVII i XVIII wiek. Yeah.
odpadł chwilę czasu. Santa Maria, witamy z sacerdotia Adama Pelinisz, brother Tamatem, z adaptacją Kiepalwanie. Thank you.